Bożana. Z czystym sumieniem i odwagą mogę powiedzieć, że bohater tego regionu wrócił do swoich. Drogi Ojcze, odmówiono Ci sławy i życia. Nagrodą było Ci wygnanie. Cela betonowa, kule w głowę i pierś. Wiem, że na śmierć wychodziłeś z godnością oraz spokojem, jak przystało na człowieka niezłomnej postawy. Miałem 2 lata, kiedy komunistyczni oprawcy zamordowali Cię w więzieniu Montelupi w Krakowie. Siostrą Zofią nie było nam dane dorastać przy Twoim boku, wspólnie cieszyć się sukcesami i wspierać w trudnych chwilach. Budziłeś nas podziw i szacunek, budowany wyłącznie na wspomnieniach matki. Przez wiele lat nie miałeś swojej mogiły i oznaczonego grobu. Dziś wróciłeś w czci i chwale do swojego domu. W imieniu całej rodziny pragnę podziękować prezydentowi miasta Stalowej Woli, Ociołowi Instytutu Pamięci Narodowej Rzeszowi, Fundacji Biografii Codzienności, 16 Strzeckiemu Batalionom Saperów Nadleśnictwo Rozwadów, Zarządowi Okręgowemu w Tarnobrzegu Polskiego Związku Łowieckiego za organizację uroczystości pogrzebowych mojego ojca. Osobne podziękowania składam czcigodnemu księdzu biskupowi Edwardowi Frankowskiemu za uroczyste odprawienie mszy pogrzebowej oraz proboszczowi parafii Matki Bożej Szklaplerzmy. Dziękuję profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi oraz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie za odnalezienie szczątków mojego ojca. Ministrowi panu Rafałowi Weberowi dziękuję za wsparcie inicjatywy budowy nagrobka, który nie powstałby bez zaangażowania i środków finansowych Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję kombatantom, pocztom sztandarowym, przedstawicielom służb mundurowych, harcerzom, grupom rekonstrukcji historycznych, uczniom, nauczycielom i wszystkim zgromadzonym za liczne przybycie. Proszę o modlitwę w intencji mojego ojca. Dziękuję.